Cześć. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o według mnie bardzo dużym i jednocześnie bardzo niezauważonym przez fanów problemie w Ninjago, a mianowicie tego, że ninja mimo upływu czasu i już dorosłości zachowują się i są dalej jak dosłownie dzieci. Jeśli ten film Wam się spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę, suba i komentarz, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Tak więc przejdźmy do konkretów. Ninja, mimo upływu czasu i z pewnością dorosłego wieku, ponieważ z sezonu 7 wiemy, że mają już po około 40 lat, oczywiście trochę mniej, ale też już jest raczej pełnoletni, nie mają żadnych dzieci, co u mistrzów żywiołów dosyć ważne, by łatwo przekazać swą moc następnemu pokoleniu, a nie szukać kogoś odpowiedniego. Nie każdy z ninja ma w ogóle partnera, partnerkę, bo Cole czy Lloyd ich nie mają. Ponadto ninja nie mają swojego własnego lokum, w odróżnieniu od ich rodziców ich wieku. No i spójrzcie sobie na ich zachowanie. Oni mają po 40 lat, a zachowują się często niezwykle dziecinnie. Oczywiście ktoś powie, że to jakiś absurd, że po prostu w 7 sezonie twórcy przesadzili, a w rzeczywistości trzeba traktować ninja jak ledwo pełnoletnich młodzieńców, bo ich zachowanie i wygląd na to wskazują. Na to da się łatwo odbić piłeczkę. A konkretnie na wygląd, ponieważ jak spojrzymy na mistrzów żywiołów, łatwo dojść do wniosku, że są oni po prostu długowieczni, co widać na przykładzie Garmadona i Wu, jak i rodziców Kaya i Nii, którzy na przestrzeni 40 lat praktycznie się nie zmieniają wizualnie. No i patrząc na to w ten sposób już wiadomo, że ich dziecinne zachowanie nie jest normalne, bo nie są to młodziaki, tylko faktycznie 40-latkowie. A o ile długowieczność spowalnia zmiany ciała, to nie rozwoju myślenia i w wieku 40 lat powinni myśleć jak 40-latkowie, a nie myślą. Zachowują się jak dzieci. Na przykład w 11 sezonie, gdy mają już ponad 40 lat, poza Lloydem mamy Bro Gugu Jaya. To taki przykład najprostszy z brzegu. Jest też opcja, że ninja są jakoś upośledzeni umysłowo, ale w to po prostu nie chciałbym nawet wierzyć. Mamy też kwestię doświadczeń. Mamy mało nawiązań do dawnych sezonów, a osoby blisko 50-letnie opierają swoje poczynania praktycznie w większości rzeczy na doświadczeniach z przeszłości, a oni często się zachowują, jakby ich praktycznie nie mieli. Mamy też cechę dziecinnego braku konsekwencji przestrzeganych zasadach. Dorośli ludzie, zwłaszcza tacy szlachetni jak ninja, zazwyczaj mają swoje żelazne zasady. Ninja zaś tylko w teorii je mają, bo jak zobaczymy, że zrezygnowali z erjitsu, bo to czarna magia, a ich zasadą jest jej unikanie i jednocześnie Lloyd korzysta z mocy nienawiści oni, to sami widzicie. Co z tego, że od razu przestał jej używać, jak jej chwilowe użycie już złamało zasady? Bo bez tego widać, gdzie oni te zasady tak naprawdę mają. No i to jest taka ich pomniejsza, ale ważna cecha, która też pokazuje ich niedojrzałość, ich dziecinność. Dobrym kolejnym przykładem na moje zdanie jest to, jak myśli i funkcjonuje Wu w ich wieku. Zobaczcie różnicę między nim, kiedy był w ich wieku przez chwilę w 9 sezonie, a ninja. Tam jest nawet trochę młodszy, a jest o wiele bardziej dojrzały, poważny i wnikliwy. Po prostu myśli jak ninja. Bo nasi ninja chyba już zapomnieli, co to znaczy w ogóle słowo ninja i co oznacza bycie nim. Dużo nieprzemyślanych ruchów, walk i tak dalej. Te wszystkie rzeczy dowodzą tego, że ninja są po prostu niedojrzali emocjonalnie i dziecinnie jak na swój dorosły już wiek. Jest to martwiące i przykre, ale też denerwujące. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Chętnie poczytam i poodpowiadam. Jeśli jeszcze nie daliście łapki w górę i suba, to do tego zachęcam, jeśli wam film się spodobał, aby nie przegapić więcej takich filmów i wspierać mnie w tym, co robię. Jeszcze raz dzięki wielkie za wysłuchanie, trzymajcie się i do następnego filmu już niedługo. Cześć!